Panie profesorze, w drugiej połowie maja nasze stowarzyszenie organizuje marsz dla uczczenia pamięci rotmistrza Pileckiego. Pan profesor jest członkiem parlamentarnego zespołu do spraw tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. Chciałabym spytać, co sądzi pan o pochówku działaczy komunistycznych na warszawskich Powązkach? Pytam o to w kontekście upamiętnienia żołnierzy wyklętych, a zwłaszcza ostatniego zamieszania związanego z nadaniem imienia, nie nadaniem imienia, wrocławskiej szkole imienia Inki. Szanowni Państwo, rzeczywiście to, co mogło się wydawać, miało być kwestią rozstrzygniętą, a więc chociażby uznanie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych za bohaterów, to wydawało nam się, stało się, prawda, poprzez ustanowienie nawet święta, którym w tym dniu 1 marca mamy pamiętać o tych wszystkich wyklętych. Okazało się, że realia są zupełnie inne. Pani daje przykład Wrocławia, ja mógłbym dać przykłady również tutaj z miejscowości nieodległych od Krakowa, kiedy pojawiła się propozycja, aby nadać szkole imię właśnie rotmistrza Pileckiego. Spotkałem się z opinią, że to jest sprawa polityczna. Więc to jest ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Żołnierze wyklęci zostali uznani za bohaterów w sensie prawnym, natomiast mentalnie część społeczeństwa ciągle traktuje ich w sposób taki, który uwłacza ich pamięci. Ewidentna spuścizna PRL-u. Tak, duża część mojego pokolenia, bo już młodzi ludzie raczej nie, ale duża część mojego pokolenia została wychowana w przekonaniu, że ludzie ci z lasu byli bandytami. I w związku z tym ten stereotyp był utrwalany. Ja mam nadzieję, że wreszcie dokona się ten przełom i za sprawą właśnie młodych ludzi, za sprawą również telewizji.